Dla mnie kluczowym znaczeniem w kontekście historycznym jest to, czy to PKB będzie oparte na teatrach, kinach, restauracjach, czy na fabrykach, na produkcji stali, na produkcji statków. W przypadku konfliktu ma to bardzo duże przełożenie na możliwości organizacyjne danego państwa. I mówię tu o takich bardzo praktycznych rzeczach. Jeśli byśmy porównywali Genghis Khana i ówczesne Chiny, to PKB przerastało te stepowe państwo kilkaset razy. A pomimo tego dobrze skierowana siła militarna potrafiła położyć to państwo na kolana. Kto wygra? Kto będzie miał przełożenie siły? Nie? Czy państwo oparte na jakichś usługach? YouTuberach, Instagramerach, czy państwo, które będzie miało reklamy skierowane do żołnierzy, będzie w stanie podnieść produkcję i wyprodukować w obecnych czasach już nie czołgi, ale setki dronów, rakiet i przełożyć to militarnie.